Wiem, że przyjaźnisz się z Julią Wieniawą, a pod koniec ubiegłego roku media rozpisywały się na temat tego, że ty trochę przyczyniłeś się do kryzysu w związku Julii. Czy rozmawialiście o tym? Wiesz, czy ona ci mówiła, że no trochę to jest przesada, denerwuje ją to, czy nie było tego tematu? Słuchaj, wiesz co, odpowiem ci tak trochę przewrotnie, jak mogę, że nie wiem, czy wiesz, ale fascynującym jest to, że rozmawiamy na premierze Kogla Mogla z jakby twórcą jednej z roli i mamy napisane wideo portal na kostce, nie wiem, czy widać, i zaczynamy się bawić w jakieś plotkarskie, wiesz, właśnie... Trochę. A mało tego, przed momentem ci odpowiedziałem, że staram się jednak trzymać rzeczy zawodowe obok moich rzeczy prywatnych. Więc czy rozmawiałem i z kim rozumiemy. Rozmawiałem? Czyli... Lubię, że tak powiem, zachowywać swoje rzeczy do kieszeni na tyle, na ile mogę. Mało tego, lubię Julię, lubię Antka. Nie, myślę, że to ja się nie przyczyniłem do tego, by coś tam się musiało rozpaść. Ale tak, to już tak na puentując, gdyż wolę o tym nie mówić, bo to bez sensu.